Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj mamy 26 dzień, w journalu nie mamy żadnych zadań, ale na billboardzie widzę, że jest zadanie dla Linusa, natomiast nie będziemy się dzisiaj za to zabierać. Wedle moich obliczeń, według tego co widzieliśmy w poprzednim odcinku, powinny nam dzisiaj na Ginger Island wyrosnąć te rzeczy, które gdzieś tam nam brakowały, tak? Czyli tutaj mam na myśli oczywiście kwestię związaną... Jeszcze ten Starfruit Wine sprzedamy. Ale jeżeli chodzi o kwestię właśnie związaną z Ginger Island, to tak, na pewno to co będziemy musieli spróbować zrobić, to jest... O, dostaliśmy tylko nową recepturę, czekajcie, szybko to przeklikam, dobra. Dostaliśmy nową... Wróć. Boże kochany. O czymś miałem mówić, zapomniałem. Nie. Nie pamiętam. A, już wiem. Będziemy musieli, słuchajcie, wywołać deszcz na Ginger Island. Dlatego iż... Bo na razie questy, które mamy do zrobienia, to będziemy mieli 15 walnutów od pana Żabola za te wszystkie tam produkty, które zasadziliśmy. I to powinno nam się udać zrobić dzisiaj. Natomiast z tego, co sprawdzałem, jest jeszcze zadanie dla Syreny, która pojawia się tylko jak pada bodajże tam w tym miejscu przed Pirate Cove bodajże. Tam trzeba rozwiązać jakąś zagadkę. Znaczy, nie jestem w 100% przekonany, ale wydaje mi się chyba, że dobrze sprawdziłem i wy mi chyba też o tym pisaliście. Więc jakby będziemy mieli trochę więcej rzeczy do zrobienia, ale jak tylko zrobimy te dwa questy, bo one tam dają dosyć sporo tych naszych tutaj, jeżeli chodzi właśnie o... Oj, a w sumie to dobrze, że weszliśmy. Dają nam dosyć sporo walnutów, więc jeżeli już to zrobimy, to ja resztę, słuchajcie, kupuję od papugi. Ja wiem, że to się może wydać trochę marnotrawstwem pieniędzy, zdaję sobie z tego jak najbardziej sprawę, ale wiecie co, nie chcę mi się już szukać, nie chcę mi się już kombinować, po prostu kupimy, będziemy mieli z głowy. Jeżeli też dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku na koniec mieliśmy dziwne dźwięki i no raczej na pewno jestem pewny, że to jest atak kosmitów. Nie będę ukrywać, że po odcinku sprawdziłem, także no tak to działa. I bierzemy, słuchajcie, dzisiaj Duck Feathersa i weźmiemy sobie też ze sobą Star Drop Tea, dlatego że Leo ma urodziny, więc będziemy mogli mu zanieść i tam podarować, wiecie, więcej tych fajnych rzeczy, więc myślę, że relacja z nim nam dosyć fajnie podskoczy, także pewnie będzie jeszcze mnóstwo scenek. Teraz tak, jeszcze co do wina. Jak sami zresztą widzieliście, sprzedałem to wszystko. Wiecie, co wam powiem? Szczerze, to tutaj ktoś z was miał dużo racji, za bardzo nie opłaca mi się, tak i jest, jak widzicie tutaj kosmita, także sobie go zbierzemy. Ale wiecie co, naprawdę, ja zdaję sobie z tego sprawę, że no tutaj postarzanie tego wszystkiego, no jakby daje jeszcze większy zysk. Ale wiecie co, na dłuższą metę, ja i tak będę mieć kupę pieniędzy z tego i ja nie będę ukrywać, że za bardzo nie mam na co wydawać tych pieniędzy obecnie. Chociaż wiem, że tutaj mamy jeszcze do wybudowania na przykład totemy, bądź też inne różne rzeczy, ale raczej nam to w zupełności, słuchajcie, wystarczy. Więc jakby nie będę się chyba tutaj wysilać, o Jezus Maria, ile my mamy blueberriesów. To się będzie sporo przetwarzać, ale dobrze, niech się przetwarzają, niech się przetwarzają, niech się robią. Dobra, więc słuchajcie, teoretycznie farmę ogarnęliśmy. Jeszcze zajrzyjmy sobie tylko tutaj i widzę, że nam kawa wyrosła. Żadnych, widzę, ancient fruitów nie, okej, okay, ale widzę, że całkiem spoko, już niedługo się nam ogarną. Dobra, więc to zostawiamy, kawę zabieram, od razu ją sobie przerobimy. Teraz tak, właśnie tu pozostawiajmy, weźmy sobie to, oczywiście bierzemy ory. Co my tu w ogóle mamy? 10% critical strike'a. Okej, okay, może być, natomiast to sprzedajemy oczywiście, a kapsułę z alienem sobie postawimy tutaj. Więc dobra, bierzemy Star Drop Tea, mamy niestety tylko jedną sztukę chyba? Tak, mamy tylko jedną, ale wiecie co, jeżeli chodzi o relacje... Okrobus, Leo, Kent, dobra, ale to na spokojnie myślę, że damy radę. Dobra, teraz pytanie jest takie, co ja chciałem zrobić? Ale chyba wszystko, co
mam, zrobiłem. Tak mi się wydaje przynajmniej. A, dobra, kawę jeszcze musimy przerobić. I to jest właściwie wszystko. Chociaż wiecie, co wam powiem? Zastanawiam się bardzo, czy może jednak już byśmy sobie nie przenieśli tutaj tych starfruitów tam na Ginger Island, zasadzili. Byśmy mieli po prostu z głowy już i one by sobie tam powoli rosły, bo mamy chyba 40 coś. Więc nie jest źle. Chociaż jeszcze sobie zerkniemy. Chociaż nie ukrywam, że wiecie co, wolałbym to wszystko posadzić za jednym zamachem. Mamy 45, tu jest 4 dni, 1 dzień, 6 dni. Dobra, to może pierwszego dnia jesieni zasadzimy to, co nam po prostu się ogarnie. I tak będzie chyba najlepiej. Dobra, teraz tak, czy jest mi coś potrzebne jeszcze na Ginger Island? Na wszelki wypadek wezmę to i to. Bileciki mamy, to jeszcze sobie odbierzemy bilety i zobaczymy, co nam się uda tam pozyskać. Natomiast no mówię, dzisiaj urodziny ma Leo, więc trzeba mu wszystko ładnie popodarowywać. No i spróbujemy, słuchajcie, mam nadzieję, że tego, że... A, wiem, co miałem jeszcze zrobić, Rain Totem, żeby wywołać też na Ginger Island. No cóż, to będziemy się musieli jeszcze szybciutko wrócić za chwilę. Good morning. O, i dostaniemy kolejnego Stardropa. A czy Stardrop T, także całkiem spoko. Oj, widzę, że tu Iridium Sprinkler. Wiecie co? Trochę lipa jest z tymi rzeczami, będę szczery. Ja myślałem na początku, że to jakby, wiecie, będą jakieś bardziej randomowe rzeczy, a widzę, że to się zaczyna nam powtarzać. Nie wiem, czy tutaj jest jeszcze coś więcej, co możemy gdzieś tam odblokować. Absolutnie nie mam pojęcia. Dobra, wróćmy sobie do Bastopa i wrócimy sobie właśnie jeszcze po to, żeby ogarnąć kwestię z tymi, z Rain Totemem. Co było na Rain Totem potrzebne? A, Truffle Oil na pewno. A, bo dzisiaj burza jest w ogóle. Czekajcie, Rain Totem. Hardwood, Truffle Oil, Painter. Jeden Hardwood. Pięć tego. A teraz pytanie jest za 100 punktów. Czy ja czasem nie sprzedałem z wszystkich tych olejów truflowych? Jest to wielce prawdopodobne, że sprzedałem, bo chyba je zabieraliśmy od tutaj przerabiania. Chyba raczej na pewno. A nie, dobra, jest, okej, okay, dobra, to robimy, słuchajcie, Rain Totem. Widzę też, że mam, w sensie tam się jeden Mystic Syrup ogarnął nam, ale nie wiem, czy będziemy się w to bawić za bardzo. Dobra, Starfruity jeszcze 2 dni, więc raczej na pewno nam tutaj wyrosną. I teraz tak, jeszcze zostawimy sobie tak, to na pewno. I na pewno tą jedną tą, więc robimy sobie tak i tak. Słuchajcie, bo deszcz chcę wywołać przede wszystkim dlatego, że właśnie ta syrena nam się tam pojawia w momencie, kiedy pada. Mam nadzieję tylko, że to dobrze przeczytałem i faktycznie tak jest. I dzięki temu będziemy mogli właśnie pozyskać sobie kolejne tutaj właśnie te walnuty. Nie wiem, ile jest jeszcze questów, jeszcze pamiętajcie, że są też te scrapsy, te notatki takie. Też nie mam ich wszystkich, więc myślę, że tutaj też będzie taka kwestia, żeby trzeba było je jakoś ogarnąć, ale generalnie rzecz biorąc, myślę, że po prostu kupimy. Zobaczymy w ogóle, ile nam spadnie cena po ogarnieniu pana Żabsona. Bo tam będzie 15, jeżeli dobrze pamiętam. Także. Pada dzisiaj tutaj też? Nie sprawdziłem pogody, ale dobra, to poczekajcie. Przejdźmy sobie tutaj. Jest. O, jest, patrzcie, siedzi. Koleżanka. Tylko jak ja mam z nią. Potrzebujemy notebloki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć chyba. Pięć sztuk. Dobra, spróbujemy to zrobić, chociaż ja nie wiem, czy ja zdążę. Właśnie, co jest potrzebne na notebloki w ogóle? Aha, woodcutter, o kurczę, może być, znaczy flute bloki. No, flute block, notebook, jeden pies. Dobra, pójdźmy może pierw do Leosia, bo Leoś sobie tutaj siedzi. I ja też wiem, że tutaj trzeba oddać jednego banana. Ale z bananem jest ten problem, że ja go mogę pozyskać chyba tylko z drzewa. Więc tak średniawo, nie? Proszę cię bardzo, 7 na 10 mamy. No i damy mu oczywiście Stardropa, więc raczej powinniśmy mieć z nim maksa wbitego. Oczywiście, że tak. Elegancko. Dobra, papuga, dawaj. Informacje.
Hidden in the North. Hidden in the North. Gdzieś na północy jeden jest jeszcze ukryty? W którym miejscu? A to nie był czasem ten z procą? Bo ja nawet nie pamiętam, czy ja tą procę zrobiłem, szczerze mówiąc. Okej. Dobra, ale wyrósł nam melon, więc jesteśmy w stanie tutaj podejść do pana Jobsona, żeby tutaj ogarnąć wszystkie górne rzeczy. Dobra, weź, idź, zobacz sobie. Ale ty, nie stój mi tam w tych. Dobra. Czyli pierwsze jest zrobione. Domyślam się, że pewnie będziemy musieli z nim jeszcze porozmawiać. I tak, tutaj dostajemy 5 orzechów, więc od razu lecimy z następnymi rzeczami, także nie jest to, wiecie co, naprawdę jakoś bardzo trudne do zrobienia. No plus jest taki, że tutaj zboże i... co tu było? Czosnek, jak się da deluxe speedgrowane, rosną bardzo szybko. Największym problemem to jest oczywiście ten melon. Także to w sumie tak jakby najdłużej musimy na to czekać, żeby to się w ogóle, wiecie, ogarnęło, tak? No dobra, ale to będzie aż 15 sztuk, więc ja jestem bardzo ciekaw, jak spadnie nam cena, bo jeżeli dobrze ostatnio sprawdzałem, to tam było około 450 tysięcy, ale wydaje mi się, że uzbieraliśmy też 100 orzechów, żeby odblokować sobie dostęp do pokoju pana Ki. Ale czy ja chcę tam pójść? Te notebloki bym sobie, kurczę, z wielką chęcią sprawdził, ale mam pewne wrażenie, że chyba nie zdążymy ich zrobić, a właściwie nawet może... Ile ja mam copper orów? No właśnie, mamy 4, zobaczcie, czyli ja i tak tego nie zrobię, a potrzebujemy flute bloki. No tak, tylko że tego dzisiaj też nie zrobimy na pewno. To wiecie co, zrobimy tak. Ja odpalę ten Rain Totem, żeby w następnym nie padało na Ginger Island. I po prostu jak pójdziemy do pana Key, zobaczymy, czy mogę już go odblokować, ale wydaje mi się, że tak, bo powinniśmy mieć już uzbierane stówkę. To po prostu wrócimy do Stardew i ja będę musiał te note bloki zrobić. Ja sobie zaraz jeszcze sprawdzę w internecie, ile tam mi tego jest potrzebne. I sobie ogarniemy. No i jest pan Key. Także tutaj teraz też będzie zabawa, bo tutaj mamy od niego specjalne zadania, możemy też specjalne rzeczy sobie pokupować. Natomiast no, one będą takie dosyć complicated. To na pewno, to już od razu wam mówię. No i teraz się zaczynają właśnie challenge od pana Key i zadanie od pana Key, ale właśnie tutaj też dzięki temu wszystkiemu możemy sobie zgarnąć naprawdę bardzo fajne nagrody. Natomiast jak to wyjdzie, no właśnie tak. Tutaj też mamy takie miejsce, w którym możemy sprawdzić, to jest chyba to, możemy sprawdzić Perfection Tracker. 53% obeliski i tutaj jest wszystko total 39%. Oj, mamy w ogóle, zobaczcie, 103 walnuty, no także spoko. Tutaj możemy właśnie sobie kupować rzeczy za pomocą pana i tutaj jest chyba ten Pierre Missing Stocklist, tak, czyli tutaj to za 50 gemów odblokuje nam wszystko, także będziemy mogli kupować co chcemy, jak chcemy i gdzie chcemy. Możemy też dostać dostęp i chyba to będzie ta rzecz, którą kupię jako pierwszą, dlatego że dzięki temu będziemy mogli, wiecie, kiedy chcemy i o której chcemy sobie wejść po prostu tam, wiecie gdzie. Jest też Heavy Tapper, tylko aha, tu jest Radioactive Bar potrzebny, okej. No i tutaj, moi drodzy, są zadania. Sto in School Cavern, trzy dni na to mamy. No i na pewno tego zadania nie będę brać, bo mam wrażenie, że nie zdążymy tego zrobić. Także jest jak jest. Dobra, wiecie co, czekajcie, ja sobie jeszcze tutaj te slajmiki porozwalam. Zetniemy sobie jeszcze tego Hardwooda. I pójdziemy zobaczyć, ile będzie nas kosztował ten, a jak już mówiłem wcześniej, kupno tych wszystkich rzeczy. Tam zastanawia mnie jeszcze ten ukryty, ten gdzieś tam na tych. Tam na północy, jak mieliśmy opisane. W ogóle ile mamy tych orzechów? 22. To wiecie co? Właściwie moglibyśmy pokupować sobie te miejsca do teleportacji.
Co ty mi teraz dasz? Deliver. Aha, czy tu będzie. To nie, nie chcemy poczty. Chociaż. Nie, no nie chcemy. Dobra, trzeba będzie te miejsca do teleportowania po prostu sobie podblokowywać. Aha, tutaj papugi nie ma, ale tutaj na górze gdzieś powinna być. Zastanawiam się cały czas, gdzie jest niby ten jeden ukryty na północy. O, ptasior, ale ptasiora już zrobiliśmy. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale dobra, zobaczmy, ile będzie nas to kosztować. Patrzcie, 270 tysięcy. Nie jest to dużo. Spróbujemy sobie jeszcze na późniejszym etapie ogarnąć, tutaj zrobić tego, te bloki. Jeżeli ktoś z was by się orientował, jak to... A czemu to jest nieodblokowane? Okej. Jeżeli, słuchajcie, ktoś z was by się orientował, jaki ewentualnie quest mi tutaj jeszcze został na Ginger Island, to byłbym wdzięczny, gdybyście dali mi znać, bo... Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. Ten perfekcjonist tracker, który to stronka. Nie, Stardew Lockup? Jakoś tak. Tam mam jakoś dziwnie to wszystko poopisywane na zasadzie, że jakby część rzeczy mam, wiecie, nieporobione, pomimo tego, że wiem, że je zdobyłem. Nie wiem, dlaczego to tak działa. Więc tak jest. No ale dobra, trzeba tutaj i tak pokupować te wszystkie rzeczy. Dobra, i mamy pocztę. Teraz papuga pojawiła się tutaj i tutaj chyba będzie... Warp Tower, czyli to nam będzie dawało możliwość powrotu do Stardew chyba. Chociaż zastanawiam się bardzo, dlaczego tego nie mam odblokowanego, tego teleportowania. No cóż. Dobra, ale słuchajcie, wracamy w takim razie. I myślę, że wiecie co, zrobimy to tak, pójdziemy sobie jeszcze szybko do kopalni na te pierwsze podstawowe poziomy i nafarmimy sobie troszeczkę tych kaper orów. Bo dobrze by było to ogarnąć, żebyśmy mogli zrobić te flood bloki. Nie wiem, ile tam jest potrzebne, więc poczekajcie, sobie szybko sprawdzę. Flood block star mermaid. Ja pamiętam, że te kamyczki, które tam były przy tym flood bloku, one powodowały to, że mieliśmy pokazane, ile razy trzeba tam poklikać, żeby to w ogóle działało. Tylko ile ja tego potrzebuję? No dlaczego tu mi... No, czekajcie, tutaj jest. A, my tylko za to 5 flood bloków dostaniemy, ale czekajcie, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, czyli potrzebujemy 5 flood bloków. To będziemy na to potrzebować... Ja chyba w ogóle mam jeszcze gdzieś jakiś flood block. A nie, nie mamy. Ale wydaje mi się, że możemy mieć u Guntera do wzięcia, czyli będziemy potrzebować, ale to w sumie nie będziemy potrzebować ich zbyt dużo. Aha, it's closed, no tak, oczywiście. I tu by mi się przydał właśnie kluczyk. Tu by mi się przydał właśnie kluczyk. Dobra, mamy zejście od razu, no my tutaj przechodzimy tylko po nocy. Już jest 5. O, dobra. Ten poziom zrobimy i jesteśmy w domu. Akurat mi się kawa skończyła. Bo wiecie, minusem jest to, że ja wszystko, co tam miałem z tych orów, to ja to przerobiłem po prostu. Ale, słuchajcie, my na pewno też będziemy starać się porobić tutaj te questy. U pana Ki. Tylko, że mówię, one są trochę problematyczne, ja nie będę ukrywać i są dosyć trudne w zrobieniu. Zwłaszcza tak na dobrą sprawę Skull Cavern na tym wyższym poziomie, bo tam by trzeba było naprawdę mieć to takie najwyższe możliwe szczęście. Więc no... Nie byłoby to takie hop-siup. Dobra, co ja potrzebuję na ten flood block jeszcze raz?
Wood. Wood fiber. No nie, dobra, będziemy mieli. Czyli potrzebujemy. A, mogę. A, nie mamy fibera. O szlak. To trzeba chyba iść do lasu na dół. Tylko kawę trzeba wypić. Czekajcie, mamy 3 sztuki, tak? Okej, okay, czyli potrzebujemy. A nie dużo w sumie potrzebujemy. Mam nadzieję, że będzie tutaj. Chociaż za bardzo nie widzę. A jak to w ogóle. O, w ogóle mamy kolejne zadanie. To by trzeba było coś im tutaj przynieść. Ale tu chyba dało się kupić. A nie, też się nie dało u nich kupić. Czy tu będzie jakiś fiber? O, jest, dobra. Swoją drogą. Nie wiecie może, gdzie fiber jest najlepiej farmić? Czy ja w ogóle mogę sobie jakoś tak zrobić, żeby ten fiber w jakiś sposób tam pofarmić? Bo szczerze powiedziawszy, nie jestem pewny. Dobra, wiecie co? Właściwie to mamy 4. Jeden jest raczej na pewno do odebrania u Guntera. Raczej, mówię dlatego raczej, dlatego że wydaje mi się, że u niego właśnie chyba ten jeden był do odebrania za coś, co tam odblokowaliśmy, tak mi się wydaje. Więc może nie będziemy sobie tutaj za bardzo kombinować, tylko po prostu w następnym dniu pójdziemy, a jeżeli nie będzie, to po prostu pójdziemy i poszukamy więcej fibera. Myślę, że chyba tak będzie najlepiej. Myślę, że tak chyba będzie najlepiej, bo tutaj tego fibera już za bardzo nie widzę, żeby cokolwiek było. Także dobra, to słuchajcie moi drodzy, wracamy w takim razie do domu, idziemy spać, więc powiem wprost, poszło całkiem spoko. No jedynego questa chyba, tak mi się wydaje, którego musimy zrobić, to jest ten Mermaid Quest. Nie przypominam sobie, żeby były jeszcze jakieś inne questy. Natomiast wiem tylko tyle, że w momencie, kiedy go zrobimy, ja pójdę i po prostu kupię sobie już to wszystko, co tam jest do ogarnięcia. Czyli kupimy sobie tą papugę, no i ona nam po prostu jakby da wszystkie możliwe rzeczy. I ja wiem, że... Może czekajcie, może ja zabiorę to żelazo, znaczy ten kaper na wszelki wypadek. Ja wiem z jednej strony, że to jest, mówię, trochę też takie marnotrawstwo pieniędzy, ale słuchajcie, po coś to mamy, mamy te pieniądze, trzeba je po prostu wydać, więc mówię, tak będzie chyba najlepiej i mamy milion, także na spokojnie. Dobra, ale my idziemy spać, ja wam za dzisiejszy odcinek dziękuję, udało nam się, słuchajcie, i tak zarobić 72 tysiące na tym winie i będziemy mieli jeszcze kupę innego wina i w ogóle to, naprawdę, to postarzanie raczej chyba nie ma sensu w moim wypadku. Ale cóż, my słyszymy się w kolejnym, także co, trzymajcie się, cześć, pa, pa.